Ostatni dzień z eliminacjami do europejskich pucharów. Dziś wieczorem wszystko będzie jasne. Ile zespołów z Polski zagra w fazie grupowej europejskich pucharów? Dzisiaj liczymy na zespół z Warszawy Legia, gra z Duńczykami i o tym wszystkim, co wydarzyć się może dziś mniej więcej po godzinie 23, bo wtedy mecz się zakończy. Porozmawiamy sobie w gronie następującym. Filip Surma, Kanal Plus. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Podoliński. Dzień dobry, witam. Robert, ty wiem, że wczoraj po meczu Rakowa tutaj byłeś z nami. Więc dość długo. Dość długo. Natomiast Filipa nie było i chciałem tak, Filip, jeszcze tylko zahaczyć o to, co wydarzyło się wczoraj, bo niedosyt to jest chyba takie słowo, które opisuje nasze emocje po wczorajszym wieczorze. Tak, wiesz, o, w zasięgu to wszystko było. Prawie udało się złapać Kopenhagę, ale jednak okazał się to zespół silniejszy. Ja powiem tak, to również była drużyna bardzo dobrze zorganizowana, poukładana. Nie chciałbym tego sprowadzać tylko do tematu bramkarza Kowaczewicza i jego błędów, tylko popatrzyłbym na to, że trafił swój na swego, ale duży żal, że nie udało się osiągnąć lepszego wyniku, bo na pewno ta Liga Mistrzów w tym roku była w zasięgu, ale i tak szapoba dla Rakowa, jest awans do Ligi Europy i trzymamy kciuki dalej za tę drużynę. No właśnie, bo w pewnym momencie w tych eliminacjach wydawało nam się, że dwa zespoły, przynajmniej dwa zespoły w fazie grupowej europejskich pucharów, to będzie dla nas taki minimum. Jesteśmy w takim momencie, w którym no to minimum wcale nie musi być takie oczywiste. Legia Warszawa to jest zespół, który dostarcza wielu emocji w tych eliminacjach. Strzela mnóstwo goli, traci mnóstwo goli. No i nie wiem, czy w tym szaleństwie jest metoda. Czy dzisiaj rzeczywiście ten szalony futbol legionistów da im po prostu awans? No to jest futbol na takie wielkie tak. Natomiast dwie niespodzianki przyjemne, bo dla mnie Raków jest bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Sposób rozegrania meczu z Kopenhagą, tak wyrównany dwumecz, jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Liga Europy jest czymś, co na pewno tą jesień nam ubarwi. Lech jest nieprzyjemnym niestety zaskoczeniem, bo Lecha w Lidze Konferencji spodziewałem się z dużo spokojniejszymi emocjami niż Legii chociażby. A Legia dzisiaj, mam nadzieję, że wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że Legię będziemy na jesieni oglądać w Lidze Konferencji, co byłoby fajnym wynikiem dla polskiej piłki klubowej. A jakie to są znaki w takim razie, które wskazują, to znaczy, że będziemy oglądać Legię w fazie grupowej? Midtjylland na wyjeździe w ostatni weekend, w Czajnik tradycyjnie wyjazdowo, dużo słabsza postawa niż w spotkaniach u siebie. U siebie zespół szalony, u siebie zespół nieprzewidywalny, ale grający na tak. Co do spotkań wyjazdowych, no nie jest to zespół, który rzuca na kolana i tutaj widzę ogromne argumenty po stronie Legii. Natomiast ja spodziewam się Legii, mówiłem o tym wczoraj, ja spodziewam się Legii ostrożniejszej. To nie może być Legia taka jak w Austrii, to nie może być Legia taka jak w Ordabasach. To musi być Legia ostrożna i skupiona przede wszystkim na wyniku. A Kostar Uniajcz dla mnie w dużym stopniu jest gwarantem tego, że to będzie spokojniejsza, uwaga, pragmatyczna Legia Warszawa. No też się właśnie tak zastanawiam nad tym, o czym mówi Robert, bo każdy trener i takie podejście Roberta widać, jak zagrać taki mecz, który waży o tym, żeby awansować do fazy grupowej, wiadomo, pieniądze i tak dalej, gra na jesień, wiosna i w ogóle dużo meczów i Legia tego potrzebuje. Ten początek spotkania, czy to ma być szaleństwo, właśnie biorąc pod uwagę to, że Midtjylland, tak jak Legia, czyli są sobie równi, jeśli chodzi o grę w defensywie, bo myślę, że tutaj i tutaj są duże problemy, jeśli chodzi o całość gry. Czy podejść do tego i wyjść z takiego założenia, że skoro my mamy lepszą ofensywę, bo tak mi się wydaje, że Legia jest groźniejsza i pokazał to ten mecz z Midtjylland w takim ataku pozycyjnym czy w kontrataku. Stałe fragmenty gry na razie odłóżmy sobie na bok, że Legia tutaj ma więcej walorów, czy przy własnej publiczności jednak zaryzykować i postawić na tę nutkę szaleństwa, czy patrzymy na to, że damy się troszeczkę wybadać jedna drugiej drużynie. Mecz trwa 90 minut plus to, co doliczy sędzia, więc jeszcze jest sporo czasu, żeby nie nadziać się na jakąś kontrę, czy nie stracić właśnie po jakimś rzucie rożnym szybko bramki i rozpocząć ten mecz odważniej. Logika tych ostatnich spotkań pokazywałaby, że Legia grająca u siebie mogłaby spróbować nacisnąć i zaatakować, tak, żeby zmusić ten Midtjylland do poważnego błędu. Ale to są te rozterki trenera, które z pewnością ma Kosta Runjajcz. I zobaczymy, co dzisiaj sam wymyśli nam na to spotkanie.
Cytat z Kosty Runiajicia. Podobał mi się na konferencji przedmeczowej. Chciałbym, żebyśmy to my pierwsi strzelili gola. Mecz w Danii był spektakularny. Teraz nie pogardziłbym nudnym spotkaniem, ale wygranym. Jesteśmy bardzo mocni mentalnie, znamy swoje silne strony i gramy u siebie. Najbardziej to zdanie, że nie pogardziłbym nudnym spotkaniem, ale wygranym, chyba dzisiaj oddaje nastroje Legii Warszawa, bo tych emocji byliśmy aż nadto. Wyczerpaliśmy trochę limit, takie mam wrażenie, na palpitację serca i dzisiaj też chyba jako polski kibic wolałbym takiego nudnego meczu, w którym niewiele się dzieje, ale z awansem polskiego zespołu. Słuchajcie, no ja bym się nie obraził na 5-0 po szalonym spotkaniu Legii, doskonałym ofensywnie. To nie jest wielki problem. Legia, która musi kontrolować emocje. To nie może być Legia tak podatna na to. Mam wrażenie, że Legia największy problem ma sama ze sobą w momencie, kiedy czuje się pewnie na boisku. Mecz w Austrii, masz wszystko na tacy. Mecz u siebie wydawałoby się też. I nagle następuje takie dziwne uspokojenie. Emocje opadają. Legia jest tak pewna siebie, że wszyscy chcieliby dołożyć cegiełkę do tego szaleństwa z przodu. Bardzo podoba mi się ta wypowiedź Kosty Runiajicza. Mam nadzieję, że zobaczymy to dzisiaj na boisku. Ja też nie obrażę się po nudnym 1-0, ale też będę uśmiechnięty po 3-0, 3-1, 4-1. Musi być awans i tutaj kibice Legii, sympatycy w ogóle polskiej piłki klubowej będą w stanie Legii bardzo dużo wybaczyć, nawet jeśli to będzie nudne, jeżeli to będzie wyszarpane. Oby nie było wyszarpane, niech to będzie spokojne zwycięstwo z pewnym awansem, ale piłka niestety i Legia ostatnio karmi nas takimi emocjami, że rozum jedno, a serce mówi co innego. Pytanie, czy Legia potrafi zagrać nudny mecz? Bo ja jednak mam wrażenie po tych spotkaniach pucharowych, bo i z Ordabasami, tam pamiętajmy, była najpierw było 0-2 i Tobiasz, który broni... Tak wygląda droga Legii do tego dzisiejszego meczu. Właśnie, ale nawiązuje nawet do tego pierwszego meczu w drugiej rundzie, gdzie Tobiasz przy stanie 0-2 broni sam na sam. Z Austrią identycznie u siebie. I z Austrią w 1 było podobnie. I Legia w każdym meczu goni wynik. I to jest ta siła mentalna, o której mówi w tym cytacie, który przytoczyłeś, trener Runiajicz, że nawet jeżeli zespół przegrywa, to jest w stanie dojść rywala, jest w stanie się nie załamać, tylko wręcz odwrotnie wstać i oddać, tak? Nawet jeżeli przyjmie cios poważny na twarz. Więc zastanawiam się, czy Legię stać na taki nudny mecz na 1-0. Gdybyśmy mówili o Rakowie Częstochowa, czyli takiej drużynie modelowej, tak, inny w ogóle zespół, która potrafi grać nisko w obronie, która wie, jak się zachowywać, bo to jest od lat już tam wtłaczane, to byśmy mogli stwierdzić, że Raków stać na taką grę. Mi się wydaje, że Legia jednak w swoim DNA i w takim swoim charakterze, który pokazuje w ostatnich za czasów trenera Runiajicza, tym bardziej w tym sezonie, to jest jednak drużyna, która sprawi, że dzisiaj również będą te palpitacje, że również będziemy się denerwować, ale to będą nerwy z happy endem, bo liczę jednak na tę ofensywę i fakt, że grają u siebie i to, co Robert powiedział, bo Mitiulan na 5 spotkań wyjazdowych, 4 w czajniczek, więc idąc też tą logiką, dzisiaj nie będzie to zespół, który dobrze się czuje na obcym terenie. 5 meczów Legii Warszawa w europejskich pucharach, w eliminacjach do Ligi Konferencji. 26 goli padło w tych spotkaniach. Średnia sporo ponad 5 gola na mecz. No nie ma młody. No 1-0 to jest taki wynik, powiedziałbym, mało prawdopodobny w meczach Legii Warszawa w pucharach. No tak, ale takie mam jakieś dzisiaj przeczucie, że chociaż patrząc na to, co różniło ostatnio Legię od rywali Legii, to zmiany i zarządzanie meczem, bo ta obfitość na ławce rezerwowych, forma Kramera, wejście Muciego, Maciek Rosołek zawsze odnajdujący się doskonale. Te 3 zmiany ofensywne, tak jak patrzę, powiedziałaś Filip tutaj o Rakowi i o Legii. Zwykle te tercety są wymieniane i przez jednego, i przez drugiego trenera. Natomiast w Legii widzę kłopot bogactwa, a w Rakowie poszukiwania uśmiechu. Tamten tercet nie daje zbyt dużo. A w Legii? No w Legii to jest tak, jakbyś odpalił fajerwerki, przychodzi twój kolega i godzinę po Sylwestrze jeszcze dodatkowe fajerwerki odpala. Tak wygląda w Legii. Mówisz, Pekhardt strzela bramki, wchodzi Kramer i daje więcej niż Pekhardt ostatnio. To jest dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Facet zdrowy, no to jest taki napastnik. Tak patrzę na Raków z Kramerem z przodu, miałby trochę więcej argumentów, mam wrażenie. A teraz Legia, która jeszcze za plecami Kramera ma w kim wybierać. Gdzie jest kłopot? To jest, no nie trzeba wyważać otwartych drzwi, że przestawienie i zbilansowanie Legii jest też tym ofensywnym obliczem warszawskiego zespołu. Jeżeli Jurij Ribeiro ma bronić, no to w Rakowie takiego stopera byśmy nie oglądali absolutnie. Jeżeli Pankow, na którego dobrej formy
w dobrej formie jeszcze nie widziałem. To też jest raczej boczny obrońca albo wahadłowy niż stoper. No jeden broniący facet tam jest. Augustyniak radzi sobie świetnie, ale też gdyby miał obok siebie Rafał dobrze broniącego stopera, to też tych jego wyjść obserwowalibyśmy zdecydowanie więcej. Legia zbudowana po to, by cieszyć, po to, by dawać emocje. A to, co za plecami, interesuje nas zdecydowanie mniej. To zobaczmy sobie awizowany skład Legii Warszawa i porozmawiajmy, czy widzicie tutaj jakieś zmiany w tej wyjściowej jedenastce. Jest Pekard na szpicy, a ty byś rozważał w ogóle motyw Kramera w wyjściowym składzie? Nie w tym spotkaniu, nie w meczu u siebie. Natomiast Kramer za chwilę będzie dostarczał bardzo przyjemnego bólu głowy dla Kosty Runiejcza. Gual z każdym tygodniem, z każdym meczem wygląda ciekawiej. I tutaj, tu masz trzech ludzi, którzy grając na dziewiątce w ustawieniu 3-4-3, 3-5-2, dawaliby ogromną jakość warszawskiej Legii. Tutaj zmieścić Guala, Pekarta, dobra robota Kosty Runiejcza. Masz Josue, znowu nie ma Muciego, który zachwyca po każdej zmianie. Maciek Rosołek czeka na swoją szansę. Problemy, jeśli chodzi o wahadłowych. Bo dla mnie Patryk Kun ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia, do tego, żeby wkomponować się do tego uśmiechniętego zespołu warszawskiego. Paweł Wszołek, na niego liczyć możesz zawsze. Ja wiem, że to jest obawa przedwczesna, bo życzę Pawłowi i zdrowia, i takiej formy, ale wiemy, że pewnie pojawią się jakieś pęknięcia, pojawi się to, że Paweł może przestać dźwigać na swoich barkach cały czas odpowiedzialność za to, żeby boczna strefa boiska dobrze funkcjonowała. Myślę, że pojawi się kryzys i zastanawiam się, kto w związku z tym ma zastąpić albo Kuna, który rywalizacji nie ma chyba, albo Pawła Wszołka. Tu może być problem, ale to jest problem przykrywany przez Guala, Pekharta, Josue, Muciego, Kramera, że tutaj może być ciszej i spokojniej. Jeżeli stoper w miejsce Ribeiro, to chyba Ribeiro jawi się jako główny konkurent dla Patryka Kuna na pozycji wahadłowego. Tutaj problemem Patryka Kuna są te liczby Pawła Wszołka, bo to jest chyba zawodnik. I chyba liczby Patryka Kuna. I liczby Patryka Nawet Kuna. Nawet bardziej bym powiedział. Ale w perspektywie, czy w porównaniu do Patryka, bo do Pawła, bo Paweł ma i bramkę, chyba 6 asyst, 3 asysty drugiego stopnia, to tak w Kanadyjce to jest najlepszy piłkarz Legii Warszawa, natomiast Patryk ma tylko jedną asystę. Natomiast Patryk ma, przynajmniej patrzyłem z perspektywy naszej ekstraklasy, ma więcej odbiorów od Pawła, czyli on taką pracę wykonuje, którą się mniej dostrzega, która nie daje tych liczb w ofensywie, natomiast jest tutaj pewnego rodzaju dla mnie zabezpieczeniem dla Ribeiro i takie czasami ustawienie nawet niesymetryczne, niżej Patryk, wyżej Paweł, zdaje też egzamin, ale wiadomo, że tutaj na te liczby Patryka w ofensywie wszyscy czekają, ale ja bym nie zapominał też o jego wkładzie do gry defensywnej, o tej możliwości jego ciągłego biegania. W Rakowie Częstochowa też nie było tak, że to był facet, który miał nie wiadomo jakie liczby, 2 bramki i 2 asysty i to było wszystko na sezon, a jednak za czasów trenera Papszuna to był taki uniwersalny żołnierz, ale wiadomo, puchary, wymagania wobec niego rosną. Co do Guala i Josue, to są zupełnie inne dziesiątki niż w Rakowie Częstochowa, mimo że zespoły grają w takim samym ustawieniu. Josue, Gual uwielbiają dotykać piłki, uwielbiają cofać się po tę piłkę. Koczergin czy Cebula aż tak nisko po nią nie schodzą, więc to jest zespół taki stworzony, to co powiedział Robert, do takiej widowiskowej gry, do ofensywnej gry, więc Legia wtedy jest mocna, kiedy ma piłkę przy nodze. Raków niekoniecznie. Raków jest mocny, kiedy ma piłkę, bądź jej nie ma. Natomiast Legia wtedy, kiedy ma piłkę, kiedy utrzymuje się przy niej, nawet jeśli z tego za wiele nie wynika, uważam, to wtedy jest jednak bezpieczniejsza, bo ci zawodnicy jak Josue, Gual uwielbiają tę piłkę trzymać i muszą wręcz ją mieć, cofając się po nią. No i w to miejsce jest pytanie, kto wchodzi, czy wyżej podejdzie Elitim, który ma takie zalążki, czy również Bartosz Slisz, który bardzo mocno się pod tym względem moim zdaniem rozwija. Więc jeśli Legia ma piłkę, to wtedy możemy powiedzieć, że będziemy spokojni. Jeśli tej piłki będzie miała mniej, to będą nerwy, nie będzie to taka kompaktowa gra w obronie i wtedy możemy troszeczkę zacząć się martwić o jakieś stałe fragmenty gry, o przewinienia. To samo jeśli chodzi o środkowych obrońców, tak to się zgodzę, że z tej trójki piłkarzy to Artur Jędrzejczyk takim profilem pasowałby mi do Rakowa Częstochowa. Pozostała dwójka już raczej zorientowana na to, żeby dobrze piłkę wprowadzić do gry, żeby dobrze rozpocząć akcję, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast co do takiej twardej gry, gdzie trzeba też się ścigać czasami z przeciwnikiem, to tutaj wydaje mi się, że na tle Rakowa
ci piłkarze od nich odstają. No i przód, Pekard, Kramer, już dwie bramki na jego koncie. Muci, który rozpoczął sezon, początkowo siedział Guła, wszedł za niego. I tak naprawdę to są kłopoty bogactwa trenera Runiajcza poza wahadłami, gdzie ewentualnie tutaj kontuzje, nie daj Boże, czy kartki, no, powodują, że ta kołdra jest krótkawa. Wiesz co mnie tylko, wiecie co mnie tutaj zastanawia, porównujemy Patryka Kuna i Pawła Wszołka. Ja widzę ostatnio Patryka Kuna, bardzo często wykorzystywanego przez kolegów. I ja nie mam tutaj pretensji o brak aktywności, tylko o jakość wykończenia. Patryk Kun w kilku spotkaniach miał przynajmniej 4-5 sytuacji do zdobycia bramki. Podejmowanie decyzji, jakość strzału, jakość dośrodkowania. To jest element, który dla mnie jest na poziomie niższym zdecydowanie od Pawła Wszołka, nie mówiąc o Mladenowiczu. Bo Patryk Kun znajduje się w sytuacjach doskonale. To jest Patryk Kun, który jest zawsze tam, gdzie piłka spada. Sytuacja w meczach wyjazdowych z Austrią, z Ordabasami. Patryk Kun w polu karnym ma bardzo dużo kontaktu z piłką. To nie jest ten Patryk Kun z Częstochowy, który grał bardzo szeroko. To jest Patryk Kun, który chce atakować. Mnie tylko zastanawia jakość tych dośrodkowań, wybory Patryka i sposób finalizacji akcji. Asysta do Muciego, przepraszam, do Elitima, kapitalna. I takiej sytuacji Patryk na dośrodkowanie nieatakowany ma bardzo dużo. Jeżeli Paweł Wszołek podejmuje ryzyko pojedynków, to Patryk Kun jakby jest w tym ostrożniejszy. Być może fakt, że jeszcze jest krócej niż Paweł w Legii Warszawa, może to sprawia, że jeszcze nie pokazał tych umiejętności, a być może ma inne walory, tak jak mówię, bardziej widoczny jest w grze defensywnej. No zobaczymy, jak to się dalej rozwinie w jego przypadku. Czat domaga się Makany Baku do wyjściowego składu, bo też zaznaczmy jedną rzecz. Kostaruniajcz wczoraj na konferencji powiedział, że wszyscy są zdrowi, że ma ten komfort, może wybierać spośród całej kadry. Tylko Bartek Kapustka jeszcze, no to, jeszcze tak, to wspominał potrwa. To, że Kapustce, że, ale tak, to jest jakby temat, no, Makana Baku mi się jawi jako taki bardziej skrzydłowy piłkarz wtedy, kiedy trzeba gonić wynik, kiedy trzeba postawić na ofensywę, kiedy bardziej zawodnik jest zorientowany na atak, mniej na grę w obronie, więc wydaje mi się, że jednak biorąc pod uwagę to, ile Legia już bramek straciła, to jeszcze od pierwszej minuty postawienie na Makanę Baku to już byłoby jeszcze większe szaleństwo. Nie mówię, że to w tym nie jest metoda, ale ja bym jednak tutaj został przy troszeczkę takiej równowadze, przynajmniej na początku, bo zawsze jest taki moment, że ten Makana Baku może wejść i dawał bardzo dobre zmiany, więc gdyby się coś nie układało, mamy tego Makanę Baku. No to masz tam ze czterech, których ci się nie układa. To... Ale mówimy teraz o wahadle, tak? Mówimy o skrzydłowych, o tej pozycji, bo ona jest taką w Legii newralgiczną, bo pomijamy tutaj Muciego, Rosołka, Kramera, to tutaj jest kim wchodzić, zastąpić tych zawodników ze środka pola. To jest jeden argument, natomiast ja widzę drugi, w drugą stronę troszkę. Moim zdaniem Mitjeland zagra w ustawieniu 3-5-2, 3-4-3, to będzie ustawienie bardzo defensywne. Nie wiem, czy na prawej stronie nie zagra, gdzie często do niwelowania atutów rywala używany jest Sorensen. To jest dla mnie jeden z ciekawszych zawodników tego zespołu, absolutnie młody piłkarz. I ja nie wiem, czy ten Baku, grając jeden na jednego, nie da po prostu więcej niż Patryk Kun, bo to będzie tak, że Mitjeland raczej będzie grał w niskim pressingu i tu jeżeli czymś masz oszukać tą rosłą linię obrony, ona ma problemy swoje, ale to będzie Mitjeland ustawiony na szybki atak, a Ishim Shir i Franculino to są ludzie, którzy potrafią szybko pobiegać i raczej takiej konstrukcji się Mitjeland spodziewam. Trzeba będzie uważać na szybki atak, a żeby przełamać tą niską obronę, trzeba będzie pograć jeden na jednego. Co do Wszołka mam bardzo duży spokój. Natomiast po drugiej stronie, tu zawsze pojawia się znak zapytania, czy ten Baku, tak jak Adam wspominałeś od początku, nie jest argumentem. Czy jeżeli uda ci się przełamać obronę, napocząć, to później Patryk Kun nie da ci bezpieczeństwa, ale to już Kostaruniejcz wie najlepiej. Zgadzam się, że Patryk Kun jest dobrym uzupełnieniem dla Juriego Ribeiro, który ma więcej zezwolenia na grę ofensywną niż z drugiej strony Jędza. I wtedy, tu ten balans jest. I wtedy, Robert, to przesunięcie, że Paweł Wszołek może być tak wyżej, a Patryk Kun niżej, czyli troszeczkę taka niesymetryczna gra, czyli gdzieś szukamy tego balansu, którego nam w tej obronie Legii brakuje. Coś w tym jest, ale myślę, że Bakuby tutaj nie zawiódł, bo pokazywał się z bardzo dobrej strony. No jest to opcja. To jest wszystko już kwestia wyborów trenera Runiajcza. Pogadamy trochę o Duńczykach, bo mamy człowieka, który o Duńczykach wie trochę więcej pewnie niż my wszyscy tu zebrani, bo grał w Danii przez wiele, wiele lat. Arkadiusz Onyszko jest naszym gościem. Dzień dobry, Arek. Dzień dobry. Sicario, jaka outfit piękny.
Dziękuję bardzo, ale ja chciałbym pozdrowić i też niech się może Legia zastanowi nad nowym napastnikiem Robertem Podolińskim, który strzelił niesamowitą bramkę w ostatnim meczu. Na dziesiątce grałem. Przede mną Maciej Sawicki. Ale to taka dziesiątka bardzo, bardzo groźna, która jest w stanie uderzyć z 30 metra lewą nogą zaraz przy słupku. Także Robert Podoliński w tym meczu to był absolutny top. Arek, ale Areczku, powiedz mi, czy ty byś tego nie wyciągnął? Nie wiem. Ja myślę, że ten atomowy strzał no raczej żaden bramkarz na świecie by nie wyciągnął. Dyplomatyczny. Też miałem takie odczucie. Dyplomatyczny Arek Onyszko. To Arek, powiedz nam, czy bramkarz Duńczyków, Midtjylland, Lossi by to wyciągnął i w ogóle opowiedz nam o tym zespole, bo ci, którzy oglądali go w tym pierwszym meczu z Legią, no mają na pewno dużo niedoskonałości w defensywie. Podobnie jak Legia, mam wrażenie, ale czy są zawodnicy, na których dzisiaj ty byś zwrócił nam szczególną uwagę? Znaczy ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o bramkarza, Jonas Lussel, no to jest bramkarz bardzo doświadczony. To jest bramkarz, który jest też reprezentantem Danii. Był na ostatnich Mistrzostwach Świata w Katarze jako rezerwowy. To taka ciekawostka, jak ja przychodziłem do FC Midtjylland, no to akurat on wtedy był moim rezerwowym, był młodym bramkarzem. A jeżeli chodzi o sam mecz Midtjylland z Legią Warszawa, no to ja powiem szczerze, że byłem taki mocno rozczarowany postawą Midtjylland, bo dawno nie widziałem tak słabo ustawionej taktycznie drużyny na boisku jak Midtjylland. No to tak naprawdę oni grali tak zwany chaos. Jak ja widziałem, jak zwłaszcza środkowy obrońca Juninho, który wychodzi ze strefy na połowie przeciwnika za zawodnikiem, no to ja powiem szczerze, że czegoś takiego w swoim życiu piłkarskim nie widziałem. Także no ja myślę, że tutaj FC Midtjylland ma ogromne problemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o linię obrony. Co prawda w tej przerwie teraz między tym pierwszym meczem do dzisiaj oni kupili dwóch zawodników do Midtjylland. To przyszedł Adam Gabriel ze Sparty Praga, to jest prawy obrońca. I Lee, to jest Koreańczyk, który przyszedł z Seulu za 1 000 000 euro, to jest środkowy obrońca. Ten Gabriel akurat grał w ostatnim meczu przeciwko Nordsjælland, co prawda wszedł na boisko, złapał żółtą kartkę, rosły bardzo, 1,90 m, młody 20-letni prawy obrońca. I właśnie jestem mega ciekawy, czy on w tym meczu gdzieś też nie zaistnie i gdzieś tam może trener go wpuści na parę minut. Bo Lee widziałem, że nie grał, myślę, że to jest za wcześnie, on dopiero chyba 3 dni temu dołączył do tej drużyny, to myślę, że to jest za wcześnie, żeby on występował w Midtjylland. Także no tu mają w obronie duży problem. No, oglądałem też Lussela, jak bronił w pierwszym meczu z Legią. No to tak powiem szczerze, na tak doświadczonego bramkarza no to nie pomógł. Nie pomógł przy dwóch strzałach, tak naprawdę patrzył za piłką, a zwłaszcza jeżeli chodzi o tą ostatnią bramkę, już przed strzałem szedł tak naprawdę do dalszego rogu, zostawił bliższy róg i tutaj jak najbardziej ta bramka obciąża jego konto. Także no jestem bardzo ciekawy, no oni podkreślają, Duńczycy i zwłaszcza trener, że oni są też przyszykowani na takie, na przede wszystkim ogromny doping ze strony kibiców Legii Warszawa. Z tego co wiem, to chyba bilety są całkowicie wyprzedane na ten mecz i też troszeczkę obawiają się, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o trybuny. To powiedziałeś nam o tych negatywnych stronach Midtjylland, a ofensywa, no bo taki zawodnik jak Francurino trochę nam krwi napsuł jako polskim kibicom oglądającym to pierwsze spotkanie, 2 gole zdobyte, no bo jeżeli masz słabą ofensywę, a grasz jednak o fazę grupową, to znaczy, że całkiem nieźle ci wychodzi strzelanie goli i myślę, że Midtjylland dzisiaj też mogą pokusić się o to, żeby na stadionie Legii grać swoją taką ofensywną piłkę, twoim zdaniem? Ja nie sądzę, bo ja też przysłuchiwałem się waszej rozmowie i ja nie sądzę, żeby Midtjylland grał w niskiej obronie. To tak nie przystoi takiej drużynie w Danii, żeby grała w niskiej obronie. Ja myślę, że oni staną w średniej, będą grali z kontry. I Francurino, no oczywiście jest to bardzo, bardzo groźny zawodnik. On przede wszystkim jest groźny w polu karnym. On umie się ustawić, on wie, gdzie się ustawić. Gdzieś jak spada ta druga piłka, to on zawsze jest w tym miejscu, w którym powinien być napastnik. No i Legia Warszawa będzie musiała przede wszystkim uważać na stałe fragmenty gry, bo widzieliśmy, jak Midtjylland wrzuca, zwłaszcza też piłki, jeżeli chodzi o aut, to on wrzuca tak daleko, tak jakby to był rzut rożny i ustawiają się tak jakby do rzutu różnego. No to na pewno Francurino jest bardzo takim zawodnikiem, na którego musimy zwrócić uwagę. No jeszcze mamy Paulinho. Tak naprawdę Midtjylland wszystkie akcje ofensywne zaczyna od lewej strony, od Paulinho. To jest zawodnik, to jest lewy obrońca, który jest bardzo ofensywny, podłącza się do akcji ofensywnych i on na pewno też tutaj będzie miał duże znaczenie na boisku. No i Cho,
też napastnik, który razem z... Ale on chyba, Arku, chyba nie ma go dzisiaj jeszcze, czy już jest zdrowy? Wiesz co, no właśnie jestem bardzo ciekawy, czy on będzie grał, no w ostatnim meczu nie grał. Słyszałem, też, że 2 tygodnie tam przerwy, zobaczymy jak będzie, ale to ogromne osłabienie, zgadzam się. Chyba, to że szykują jakąś niespodziankę. No z nimi nigdy nie wiadomo, oni wiadomo, to jest ta duńska woda, napijesz się i nagle ozdrowiejesz. Oszukują? Nie, no ja wam powiem taką też ciekawostkę, no ja to byłem zszokowany, zawsze jak jakaś kontuzja była na boisku, przychodził z gąbką i zimną wodę z kranu i tą gąbką go pocierał po nodze i on nagle wstawał i grał, bo tam nie można używać chlorku, jest zabroniony. Bo to A są jesteś pewny, że to była woda? To była woda, nie? Ja się zawsze śmiałem, że to jest woda cud, duńska woda cud, nie? I oni normalnie, jak ja przyjechałem pierwszy raz do Danii, no to mówię, gdzie jest woda, proszę mi dać jakąś butelkę, to oni wzięli mój bidon i nalali mi wody z kranu, mówi, że woda z kranu jest jeszcze lepsza niż z butelki, nie? No mówię, okej, no to akceptuję to. Ale już tak na całkiem na poważnie, no to na pewno ta linia pomocy też jest bardzo ciekawa, bo tam jest też i Simsir, który też decyduje o obliczu tej całej drużyny. Także no tutaj bym zwrócił na to uwagę. To też mówił Robert Podoliński o prawym obrońcy. To jest też bardzo ciekawy chłopak. No mają kilku graczy takich interesujących, natomiast wciąż to myślę, że jest zespół jak najbardziej w zasięgu Legii i jakbyśmy mieli porównywać wartość tych obu zespołów, ona jest bardzo zbliżona, bo portal Transfermarkt też mniej więcej wycenia Legię i Duńczyków na bardzo podobnym poziomie. Ty dzisiaj upatrujesz faworyta w Legii ze względu na to, że gra na własnym stadionie, czy jak sobie przeglądałeś może duńską prasę, to Duńczycy jednak są bardziej pewni siebie? Nie, no Duńczycy nie są pewni siebie. Oni podkreślają, że to będzie bardzo ciężki mecz. I uważam, że Legia Warszawa przy naprawdę takim mocnym zaangażowaniu i zwłaszcza jeżeli chodzi o grę na własnym stadionie, przy własnej publiczności, wiemy jak świetna publiczność jest na stadionie Legii, powinna ten mecz spokojnie wygrać, ale oczywiście trzeba też docenić klasę przeciwnika i zwłaszcza zwrócić uwagę na Frankulino, który może gdzieś tutaj napsuć troszeczkę nerwów obrońcom Legii Warszawa. Jeżeli Legia Warszawa będzie skoncentrowana, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry i w linii obrony, no to myślę, że tutaj ten mecz nie powinien być jakiś taki zbyt ciężki dla Legii. Ja tutaj stawiam na Legię jak najbardziej. A jakbyś miał porównać Kopenhagę do Midtjylland, jakie to są różnice pomiędzy tymi zespołami? Nie, no to FC Kopenhaga ogólnie jako klub odjechała tak naprawdę wszystkim tutaj w Danii o 2 poziomy do przodu, także no to nie ma co nawet porównywać. To jest, to w ogóle FC Kopenhaga nawet wczoraj widzieliśmy, cała kultura gry, zawodnicy, jak przychodzą do tej drużyny, tam zawodnicy przychodzą po 3-4 miliony euro, także no tutaj nie ma absolutnie żadnego porównania. No jedzie teraz Midtjylland tej właśnie przerwie, znaczy przed meczem z Legią Warszawa, jedzie na Nordsjælland, przegrywa 3-0 tak naprawdę i no oczywiście tam nie grało ze 4 zawodników z pierwszego składu, z tego składu ostatniego, z którym mierzyli się z Legią Warszawa, ale no tu nie ma absolutnie żadnego porównania. Na tą chwilę FC Kopenhaga to jest topowa drużyna. Pamiętajmy, że FC Kopenhaga napisała też historię, bo awansowała 2 raz z rzędu do Ligi Grupowej, Ligi Mistrzów. Także no, udało się. No, my tak wczoraj też rozmawialiśmy, ja też tak się przysłuchiwałem też już naszej rozmowie, że okej, Raków Częstochowa nawiązał do tej do walki, że to nie było wcale widać różnicy. Pamiętajmy, że w Danii mieszka tylko 5 milionów ludzi i tam drużyny grają, taka FC Kopenhaga gra już 6 raz w Lidze Mistrzów, a my gramy raz na 20 lat. Nie? No, negatywnie, bardzo pesymistycznie zakończyłeś swoją wypowiedź, więc muszę na koniec się tak trochę, żebyś podbudował kibiców Legii Warszawa dzisiaj przed tym meczem. Legia jest faworytem i twoim zdaniem dzisiaj jakim wynikiem ten mecz się zakończy? Ja myślę, że to będzie 2-0 dla Legii, takie spokojne. Czyste konto Legii Warszawa to byłoby coś takiego, co raczej rzadko się ostatnio widywało. No ja wiem, no ale no, ja myślę, że ktoś odrobił lekcję domową i też przeanalizował ostatnie mecze, zwłaszcza ten mecz w Midtjylland. No nie możesz tracić takich bramek przy stałych fragmentach gry. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wyrzut z autu, no to już jest, też pan trener Robert Podoliński wie doskonale, że to jest po prostu niedopuszczalne. I ja myślę, że no w końcu też chciałbym, żeby Kacper Tobiasz w końcu zagrał na zero, bo to na pewno by dodało jego pewności siebie, jak również i całej drużynie. No muszą wystarczy być skoncentrowanym. Ja ostatnio mówiłem, że też się mnie pytali, jakie antidotum jest na to, żeby nie tracić
bramek ze stałych fragmentów gry. No to ja kiedyś miałem taki przypadek w Górniku Łęczna, jak jeszcze pracowałem. Dużo traciliśmy bramek ze stałych fragmentów gry. Przyszedł ten Szatało, powiedział, jeżeli twój zawodnik teraz, ten, który jest przydzielony do krycia, strzeli bramkę, no to płacisz 4000 kary. I od tego momentu nie było już żadnych rasonych bramek. No, piłkarze Legii byliby trochę biedniejsi w ostatnim czasie, jeżeli taka dlatego bronią by strefą. No, ale to jest właśnie, ale widzicie, to jest właśnie, Robert, sam doskonale wiesz, bronienie strefą to jest tak, że jak stoisz w miejscu i nagle zawodnik nabiega, no to nie masz absolutnie żadnych szans, żeby mu w jakikolwiek sposób zagrozić, nie? Ja rozumiem, że może jeszcze strać trzech zawodników w strefie, ale reszta jest krycie indywidualne, to przynajmniej przy tym zawodniku jesteś, jest kontakt, trzymasz go gdzieś blisko siebie, no nie dajesz mu tak łatwo wbiec w te pole karne, ale jak w pełnym pędzie wbiegniesz, jeszcze wyskoczysz z jednej nogi, to ty jak stoisz w strefie, to nie masz absolutnie żadnych szans, żeby tą piłkę wybić. Arek, a jeszcze jak skoro mamy ciebie na łączeniu, to muszę cię o Kacpra Tobiasza zapytać, bo też zawodnik, o którym jest głośno w ostatnim czasie. Jak ty oceniasz jego postawę w tych ostatnich meczach? Czy ty byś miał coś do zarzucenia do golkipera Legii po tych meczach, no choćby po tym pierwszym spotkaniu z Duńczykami? Wiecie, no to jest młody chłopak. On nabiera doświadczenia na tą chwilę, no w Lidze Polskiej widać, że to jest bramkarz wyróżniający się, nie powiem, że najlepszy, ale wyróżniający się. No płaci takie frycowe, no płaci takie frycowe w lidze europejskiej, nabiera doświadczenia. No widzimy, tutaj każdy mały błąd, złe ustawienie jest od razu wykorzystywane i on się musi do tego po prostu przyzwyczaić. Ale jeżeli Legia przejdzie dalej, no to myślę, że z meczu na mecz coraz będzie lepiej, jeżeli chodzi o jego grę i te doświadczenie, które zebrał tutaj w tych eliminacjach, potem zaprocentuje. No po prostu to jest młody chłopak, on musi zapłacić te frycowe. Arek, to jeszcze pytanie z czatu na koniec. Pytałem, czy od wczoraj siedzisz na tych trybunach, bo wczoraj się z tobą łączyliśmy w tym samym miejscu. Byłeś i to jest pytanie kolejne, czy jakiś obóz tam rozbiłeś? A od razu mówię, że to nie. Teraz jestem po drugiej stronie trybun, bo wczoraj byłem w innym miejscu, ale rzeczywiście jestem na stadionie Górnika Łęczna. Za chwilę zaczyna się też trening i będę oglądał trening Górnika. Także, ale na sportowo, prawda? To jest taki sportowy look. Tak, nie, bardzo piłkarski, ładnie. Bardzo piłkarski. Bardzo nas to cieszy. Arkadiusz, on jest... Oprócz okularów, bo te są takie. Edgar Dawidz kiedyś grał w okularach. Ale no musicie... Chyba, że tam jest wyświetlany wynik na tych twoich okularach. Nie, to jest tak, że to są okulary korekcyjne, ale w momencie, kiedy wychodzę na dwór, one się troszeczkę przyciemniają, także... Okej. Okay. No, ale Robert, ty wiesz, że jestem sicario, tak? Wiadomo. Arkadiusz Onyszko naszym gościem. Bardzo dziękuję, Marek. Dziękuję. Pozdrawiamy, nie przeszkadzamy w treningu. Naświetlił nam Arek troszeczkę tutaj Midtjylland, zespół z Danii. No myślę, że tak jak wczoraj sobie oglądaliśmy inny zespół z Danii, to dwie różne klasy na pewno. Mimo tego, że Kopenhaga też nas jakoś mocno nie zaskoczyła, to dzisiaj Legia Warszawa gra z zespołem dużo słabszym, waszym zdaniem, niż wczoraj Raków? Ja bym powiedział, że na pewno nie tak zorganizowanym w grze obronnej, nie mającym swojego charakterystycznego, modne ostatnio słowo, a i nie ostatnio, modelu gry. Widać, że zespół to zahacze o tym, co mówił Robert, że zagra dzisiaj Midtjylland trójką. Z Legią Warszawa, patrzę jako polskie zespoły, grali czwórką, wcześniej w lidze z Brandby czwórką, z Omonią Nikozja czwórką, czyli tam cały czas... Brandby zmieniali ustawienie w czasie spotkania, to było bardzo płynne. Szuka trener takiego dobrego ustawienia, dlaczego? No bo jednak te wyniki nie są dobre i w pucharach przegrywali mecze w lidze, więc to nie jest zespół stabilny. I ja uważam, to jest nasza siła Legii Warszawa, bo Legia akurat gra w takim samym systemie gry. I tu widzę już kolejny plus, więc to jest zdecydowanie drużyna słabsza od Kopenhagi, która mimo tego, że też zmieniała w czasie gry ustawienie, to jednak wyjściowo prezentuje pewien sposób gry, gdzie zadania zawodników widać, że są jasno określone i to drużyna, gdzie jak się patrzy, to sposób biegania zawodników pokazuje, że jest to wyćwiczone, te ścieżki ruchu są określone, zawodnicy nie biegają przypadkowo do swoich rywali. I jeszcze dodałbym do tego, bo rozmawialiśmy tutaj o stałych fragmentach gry, no to możemy się tak bawić troszkę w ciuciu babkę, wyższość krycia indywidualnego nad strefą i odwrotnie, to doktoraty trenerzy na ten temat piszą i pokazują swoje zalety i wady jednego bądź drugiego ustawienia, tu o coś innego chodzi. Jeżeli widać, że Midtjylland bardzo mocno na to stawia, to znaczy
obserwuje, jak gra przeciwnik i pod to przygotowuje swój plan. Jeżeli widzieli, że Legia gra strefą, to wykorzystali takie momenty, gdzie trzeba nabiec, wyskoczyć, czyli stosują wszystkie środki, które są wykorzystywane antystrefa, więc jeżeli my byśmy kryli indywidualnie, to znów drużyna Mithulan przygotowywałaby się pod nas, szukając tych wszystkich luk, kiedy zespół broni indywidualnie. Natomiast pytanie, czy trener Runiajcz zaryzykował, bo ćwiczyli to i o tym mówił, stałe fragmenty gry w defensywie, czyli zaskoczyć Mithulan, no bo bronimy, zespół broni Legii cały czas strefowo. Mieszaną obronę. Ale dzisiaj na przykład więcej poświęcimy na grę indywidualną, czyli jednak każdy swego, tylko jeden stoi tam załóżmy na przecięciu. To byłoby też z jednej strony ryzyko, ale z drugiej strony wytrącilibyśmy być może jakiś atut Mithulan, która jednak wydaje mi się, że jest taką drużyną, że szybko pójdzie sygnał, oni kryją strefą, mają przygotowanych dużo wariantów, bo to od lat jest zespół, który w tym elemencie akurat jest niezwykle mocny, na tym opiera swój też model gry, szukają tych rzutów z autu, szukają rzutów wolnych, więc to jest ta największa broń moim zdaniem, której dzisiaj musimy się przede wszystkim obawiać, więc nie oddawać im piłki, jak najmniej piłki dla Mithulan, a jak najwięcej przy nodze Legii. Absolutnie, pełna zgoda co do stałego fragmentu. Legia też szuka swojej drogi do obronienia przy stałych fragmentach z obrony. Każdy swego, dwóch ludzi w strefie, czterech ludzi w strefie teraz. Juninho miał krycie. W sytuacji, kiedy Juninho strzelił bramkę, miał krycie indywidualne, bo to jest, Kosta Runiajcz też na to zwrócił uwagę. Natomiast to jest gracz świetnie czujący się w powietrzu i tutaj możesz przeznaczyć kogoś do pilnowania tego stopera. To jest naprawdę, jeśli o to chodzi, o ten element wybitny, tak jak Filip mówi, to jest zespół przygotowany stałymi fragmentami na ogromną wielowariantowość. I wyrzuty z autu rozgrywane na krótko, stały fragment przygotowywany przeciwko obronie strefowej, chociażby w meczu z Brentby na rozegranie i na ominięcie światła bramki. Co do miejsca i sytuacji, w jakiej znajdują się oba kluby, porównanie Kopenhagi i Mithulan, jest jedna różnica. Kopenhaga może pozwolić sobie przy tym budżecie na piłkarzy gotowych, którzy nie muszą być od razu sprzedawani, którym można zapłacić. Patrząc na skład Mithulan z brylanty przeciwko orzechom, że Shimshir, Franculino, Sorensen za chwilę, jeszcze kilku, dwóch napastników sprowadzonych, bardzo silnych, rosłych z Brazylii. To są ludzie przygotowywani pod duże transfery. Ja z tym ustawieniem bym dzisiaj polemizował, bo dla mnie dzisiaj będzie to ustawienie 3-4-3 lub 3-5-2, tak jak w ostatnim spotkaniu. Co do tego, jak zagra. Arek nie spodziewa się niskiej obrony. Mithulan w ostatnich spotkaniach wyjazdowych tylko w jednym dominował, jeśli chodzi o posiadanie piłki. To było spotkanie z Omonią, gdzie Omonia, zdobywając bramkę, oddała przedmiot pożądania drużynie gości i dała rozgrywać. Mithulan było bardzo niewyraźny w ataku pozycyjnym. Każdy kolejny mecz, nawet mecz z Velie pucharowy, mecze ligowe, to są spotkania, gdzie Mithulan gra w niskiej obronie. To jest zespół, który gra bardzo intensywnie. Słowo, które dla mnie najlepiej ten zespół charakteryzuje, to jest intensywność. To jest zespół, który w momencie wysokiej obrony, podejścia do skoku pressingowego, to jest zespół, który gra jeden na jednego. To jest ryzykowne, stąd problemy w grze defensywnej. Zespół atakujący zdecydowanie lewą stroną. W ostatnim meczu ligowym Paulinho grał jako szóstka. To był zawodnik przesunięty do środka boiska. Chociaż były takie mecze też, że to on gra na lewej obronie. Były prawda? Takie sytuacje, gdzie oni grają w trójce i on gra lewego stopera. Są mecze, gdzie Sorensen, dla mnie chyba najciekawszy piłkarz linii środkowej, wielowymiarowy, do zadań specjalnych, grający na sześciu pozycjach, Sorensen grał jako prawy stoper, jako prawy wahadłowy. Ostatnio jako dziesiątka to był piłkarz, który na mnie w tym zespole robi największe wrażenie swoją wszechstronnością. I tego typu piłkarzy generalnie Mithulan szuka. Takich piłkarzy skautuje, takich szkoli. Ciekawy zespół, jeśli chodzi o sam pomysł, o stały fragment, o intensywność. Natomiast posiadający na ten moment zdecydowanie słabszych piłkarzy niż Kopenhaga. I to, o czym mówi Filip, stały fragment jest odpowiedzią na niższą jakość graczy. Paweł Wszołek też wczoraj na konferencji ciekawą rzecz powiedział. Gdzieś sobie to tutaj nawet wynotowałem, bo nie chciałbym przekręcić, ale mówił o tym, że jest naprawdę bardzo dużo do poprawy, jeżeli chodzi o rozegranie, bo często sami legioniści, nawet w tych meczach pucharowych, wrzucają się na konia i podania, z których
takie sytuacje z pozoru niegroźne, z których no, padały gole dla rywali. Tak było w meczu z Austrią, tak było w meczu choćby z Mitlinian. Też były sytuacje takie, po których było gorąco. No, tego muszą się przede wszystkim legioniści wystrzegać. Bo to, że będą mieli piłkę przy nodze częściej, do czego tutaj zmierzacie, okej, okay, zgadzam się z tym. Ale to, że masz często piłkę przy nodze, nie znaczy, że sam sobie nie sprokurujesz jakiejś groźnej sytuacji, to się co pokazuje zgadza. Legia w tym sezonie. Tylko jest jedna rzecz, bo też nawiązujesz do tej sytuacji podania Augustyniaka do Tobiasza, Tobiasz tak. do Jędrzejczyka, strata i bramka. Natomiast no, jeżeli zaczniesz grać długim podaniem, no to tak jak rozmawiamy, Mitiulan bardzo dobrze czuje się w powietrzu. Jak nie zbierzesz drugiej piłki, dostaniesz zaraz piłkę za plecy i ta piłka i tak do ciebie wróci na przedpole. Więc z jednej strony fajnie powiedzieć, no to wybijajcie, grajcie długo, nie ryzykujcie, ale z drugiej strony Legia takiej gry jest uczona i takiej gry się wymaga od tych zawodników. Więc kiedyś trzeba przejść ten etap, to jest bardzo trudny etap, bo on bardzo często, tak jak w tym przypadku, czy przypadkach, o których mówisz, kończy się stratą gola, no ale to też determinuje tych zawodników, których Legia sprowadziła, no właśnie Josue, Gual, Elitim, Bartek Slisz, stoperzy, Rafał, no to są zawodnicy, którzy są predestynowani do tego właśnie, żeby tę piłkę od tyłu rozgrywać. Mhm. Więc nie możemy tak nagle przenieść zupełnie na te akcenty na inny sposób gry, chociaż być może no, jeden, drugi raz Legia spróbuje zagrać dłuższym podaniem i na Pekarta i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast pamiętajmy, że Mitiulan w powietrzu się bardzo dobrze czuje, więc w takiej walce o drugą piłkę, w walce w powietrzu, to mi się wydaje, że dla nich to jest również dobry sposób na obronę, ale i też ten wysoki pressing. No, on pokazał, że Legia traciła tutaj piłkę w ten sposób, więc nic, tylko trening, poprawa, cały czas doskonalenie tego wyjścia od tyłu. Taką widzę receptę dla Legii. To jest ryzyko, ale jeśli wyjdziesz spod tego pressingu, to też masz sytuację. I Legia też tak bramki zdobywała właśnie wtedy, kiedy potrafiła wyjść spod pressingu przeciwnika, bo wtedy jest bardzo dużo miejsca z przodu i pewnie dlatego to jest to szaleństwo, to co nam się czy kibicom podoba, że pada dużo bramek dla jednych i również dla Legii. No. Problem, jeśli chodzi o to wyprowadzenie, o którym mówi Filip, pojawił się wtedy, kiedy Legia w boczne sektory boiska Kostaruniajcz przesunął dwóch stoperów. Legia zagrała, ja zawsze będę nawiązywał do tego meczu Niemcy-Hiszpania, bo tam Hiszpania grała w tak niecodzienny sposób, że tylko jeden ze środkowych obrońców zostawał. Tutaj z Austrią Bartek Slisz i Elitim mieli schodzić po piłkę. Pankow i Ribeiro uciekali jak boczni obrońcy. I każde podanie do środka napotykało na czwórkę presujących graczy Austrii. Kolejny mecz Kostaruniajcz absolutnie to odrzucił. I zostaje trójka stoperów, ale piłki kierowane w boczną strefę boiska. I to było wyciąganie wniosków. Ja na to liczę. Ja na to liczę, że ta środkowa strefa nie będzie pozostawiona, bo tam argumenty największe po stronie Duńczyków. To jest zespół, który w środku pola, w tej strefie ma to, co najlepszego. To prawda, najmocniejsza formacja. Franculino, Sorensen, to są ludzie, którzy po odbiorze bardzo szybko pakują się od razu w światło bramki. Ale Legia unikała tego typu sytuacji. Legia poszła po rozum do głowy i już po rozegraniu, zapraszając do siebie rywala, omijała tą presującą grupę. Raków robił zresztą wczoraj bardzo podobnie z Kopenhagą. Dlatego ciekawe będzie, jeśli rzeczywiście Mitiulan wyjdzie na trójkę środkowych obrońców, te wahadła będzie chciał wtedy trener Duńczyków zneutralizować, jak to się rozwinie. Natomiast ja tutaj jednak liczę na to, że Gual, Josue, Elitim, Slisz, ta wartość tych piłkarzy w środku strefy jest, w środku pola jest większa, że oni tutaj będą mieli przewagę w tym elemencie utrzymania się przy piłce i dzięki temu ten wysoki, czy w ogóle pressing Mitiulan będzie omijany. No i w większości sytuacji będziemy przechodzić na połowę Duńczyków i tam tworzyć sobie sytuację. To jest moim zdaniem serce Legii i teraz siła tej drużyny. Kostaruniajcz wczoraj. Chciałbym, żebyśmy to my pierwsi strzelili gola. W tym meczu z Duńczykami to się nie udawało. Trzykrotnie musieli legioniści straty odrabiać. No to jest chyba zrozumiałe, że trener chciałby teraz zobaczyć odmieniony zespół i trochę inny scenariusz na to dzisiejsze spotkanie. No to myślę, że Legia zdobywająca bramkę na 1-0, zapraszająca Mitiulan do ataku, no to będzie Legia, która może pokusić się o dobry wynik bramkowy i tu nie będziemy marudzić na 1-0, bo im Duńczycy bliżej własnej bramki, tym po prostu ciężej będzie legionistom, a patrząc na to, jak Duńczycy potrafią grać szybkim atakiem, ja mam wrażenie, że to jest jedyna broń, która może przeciwko Legii być dzisiaj skuteczna, czyli
to szaleństwo Legii, to angażowanie zbyt dużej liczby graczy dzisiaj, co nie zawsze musi być takie konieczne w atak pozycyjny czy w te działania ofensywne, ale jeśli Legia zagra ostrożnie, zostawi odpowiednią liczbę graczy, nie powinno być kłopotów, ale zgadzam się również z Arkiem. To jest zespół, który jeśli dostanie argumenty przy tej swojej młodości, przy tym szaleństwie, przy Olsonie w środku, bo tutaj mówimy o bardzo wielu młodych piłkarzach, ale niesamowicie istotnym facetem po odbiorze piłki, jeśli chodzi o Midtjylland, jest Olson. To jest facet, który momentalnie po odbiorze pcha wszystko do przodu. Jeśli tu będzie neutralizacja, to naprawdę nie będą mieli za bardzo z czego. Stały fragment, szybki atak, neutralizacja Olsona, a to Bartek Stris zrobił w pierwszym meczu bardzo dobrze. I trochę więcej chyba wsparcia w grę defensywną jednak Josue. Bo Legia zostawiająca trzech graczy wysoko, bez bronienia, Pekhart, Gual, który dużo pomaga, i Josue, to jest za mało. To jest za mało. Austria pokazała, że Legia nie może zostawiać broniących siedmiu ludzi, a trójka nie przywiązana do zadań defensywnych, bo to po prostu liczę na to, że na mecze grupowe może być krótko. Wydaje mi się, że oni chcą bronić, tylko po prostu ta charakterystyka tych piłkarzy jest taka, że ktoś ma większe walory ofensywne, ktoś ma większe walory defensywne i tak już jest. A nie uważasz, że trzech do gry na pianinie to za dużo, że Josue wystarczy, pozostali powinni więcej popracować, bo dla mnie z Austrią była ta nierównowaga. Znaczy ja widzę tę pracę, tylko że ona nie zawsze kończy się odbiorem piłki. Czyli ja widzę ten doskok, widzę to podejście, ale przeciwnik sobie z tym radzi. Czyli jest to również związane z charakterystyką tych zawodników, którzy z kolei, gdy mają tę piłkę przy nodze, no dają drużynie o wiele, wiele więcej. Tak ta drużyna po prostu jest skonstruowana i dlatego traci na razie tyle bramek. Stąd też wydaje mi się, że musi być ten nacisk do jak największego posiadania piłki. I od samego początku Legia musi do tego dążyć i tej piłki się wręcz nie pozbywać i bujać i huśtać tę defensywę Midtjylland. Nawet czasami dla samego faktu nie atakowania, tylko szukania tego miejsca i denerwowania przeciwnika, że właśnie tej piłki nie ma przy nodze. Tak ta drużyna jest skrojona i stąd też myślę wynikają te rzeczy, o których mówi Robert. I nie wiem, czy to się da tak zmienić w krótkim okresie, po prostu taką charakterystykę już zawodnika, bo on taki jest, a nie inny. Ma inne cechy, innymi rzeczami po prostu zaskakuje przeciwnika i tyle w tym temacie. Paweł Wszołek to jest zawodnik, który ostatnio zaskakuje przeciwników. To jest zawodnik w najlepszej formie obecnie w Legii, czy byście wskazali jakiegoś innego? Myślę, że tak. No, liczby, które przytoczył Filip, świadczą o tym, że no, kluczowy dla warszawskiej Legii. Jest kilku graczy w dobrej, równej formie od dłuższego czasu. To jest Bartek Slisz, to jest Rafał Augustyniak, to jest Elitim, który może się podobać. No, Gual wszedł na dobre... Gual, pamiętajcie, tak, tylko ja, wiecie co, tylko ja liczę tych, którzy są kluczem i grają oddechy do dechy. Tak, okay. Ten kręgosłup, a wokół tego, no generalnie, przyjemny kłopot bogactwa, masz wszystkich ofensywnych w świetnej formie. Nie jesteśmy w stanie chyba nikogo tutaj trafić jakąś uwagą do dyspozycji. Wchodzi Muci, daje bardzo dużo. Jeszcze jedna ważna rzecz, sprawiedliwość Kosty Runiajcza i chyba takie też odbieranie tego wszystkiego przez piłkarzy. Tam nie ma obrażonych. Nie ma nikogo w tym zespole obrażonego na to, że nie dostaje grania od początku, wchodzi za późno. Muci, który wydawałoby się, no mógłby głośno domagać się tego, że on chce grać. Mógłby. To tam jest spokojnie, jest Gual, jest podporządkowanie zespołowi. Szef jest jeden i chyba tak musi być to zarządzane. To mi się podoba. Jest rywalizacja. I jeśli chodzi o tych zawodników z przodu, i to z tego chyba wynika to, że każdy jest w dobrej dyspozycji, każdy ma bardzo dobre liczby. Gdybyśmy tak popatrzyli na Josue, Guala, Pekharta, Kramera, ile gra, ale też już są dwie bramki Muciego, to przekładając to na liczbę minut, to każdy po prostu jest gotowy do gry. Maciej Rosołek, tutaj też tak wspominany, bramka, trzy asysty, najwięcej asyst w zespole Legii, ale też musi czekać na swoje szanse, ale kiedy wchodzi, no to od razu daje drużynie dużą jakość i też daje tą grę w defensywie, o której byśmy chcieli może od innych zawodników, no ale to też jest inna charakterystyka zawodnika i na niego na przykład, na te odbiory jako piłkarza z pierwszej linii ataku można liczyć, więc tutaj trener może być spokojny, jeśli chodzi o
o tych zawodników. Świetne podanie Macieja Rosołka do Kramera przy tej bramce na 3-3, to już był gol, więc no rzeczywiście tutaj argumentów, jeżeli chodzi o ofensywę Legii Warszawa, jest całkiem sporo. Pytałem już Arka o to, ale was też zapytam. Kacper Tobiasz, dzisiaj pewniak do wyjściowego składu, bo akurat w Legii tych bramkarzy mamy kilku, powiedziałbym, na podobnym poziomie, a wiemy, że Tobiasz no, jest takim graczem chyba pasującym do tej Legii, mam wrażenie, czyli takim mocno rozrywkowym, bo często ma naprawdę bardzo dobre interwencje, ale no, też przez może swój sposób bycia, każdy jego jakiś najmniejszy błąd jest, mam wrażenie, mocno rozmuchiwany. A czy bramkarz do wyjścia? No ja, jeśli chodzi o Legię, o to podejście, mówimy o graczach ofensywnych, wszyscy w dobrej formie, to też jest kłopot bogactwa Krosty Runajicza. Jest kilku dobrych bramkarzy w warszawskiej Legii. Jest Dominik Kładą, który nie zawodził. Nie zawodził. Nie zawodził. Natomiast, panowie, pamiętajmy o tym, że patrząc na warszawską Legię, o graczy sprzedawalnych, no to też musisz mieć ustawione, jeśli chodzi o celownik, kogo pokazujesz, kogo wystawiasz na sprzedaż. Kacper jest naturalnym kandydatem do tego, żeby być za chwilę sprzedany za dobre pieniądze z warszawskiej Legii. To jest oczywiste. To jest filozofia klubu, to jest stawianie na chłopakach, z którego za chwilę może być zysk, którego możesz pokazać w Europie, którym warto się chwalić. I to jest, myślę, że różnica nawet w formie między bramkarzami nie skłania Kosty Runajicza do tego, żeby postawić na kogoś innego. A tak jak mówił wcześniej Filip, zresztą kilka kluczowych interwencji Kacpra stanowi o tym, że Legia gra dalej. Bo dla mnie 3-0 z Austrią skreśliło Legię z dalszej rywalizacji. I to jest bramkarz, który jedną spektakularną utrzymuje cię w grze. To jest ta sytuacja z Austrią, to jest ta sytuacja z Ordabasami, ale z tamtego meczu jednak, jakbyśmy tak sobie popytali, to wszyscy pamiętają zachowanie Kacpra przy straconym golu, chociaż tam być może jeszcze wcześniej można było zareagować. Natomiast on tymi swoimi interwencjami też dał tlen tej drużynie. I co jeszcze? Ja uważam, że to jest bramkarz, który z tych bramkarzy, którzy są w Legii, on naprawdę gra z nich najlepiej nogami. Tylko problem polega na tym, że jeżeli Legia dużo tego gra, no to zdarzy się taki moment, że to podanie nie będzie takie najlepsze, jakby mogło być najbardziej wypieszczone, i teraz nawiązujemy znów do tej sytuacji, która miała miejsce w tym poprzednim spotkaniu. Podanie do Artura, czy mógł mu zagrać bardziej do przodu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawodnik, który pod tym względem pasuje do tej filozofii gry Kosty Runajicza i niejednokrotnie już w meczach on tymi dobrymi podaniami od tyłu otwierał ataki drużyny Legii Warszawa, no ale jak pomylisz się raz, no to na 10 razy będzie się pamiętało to jeden, a nie tych 9 dobrych wprowadzeń. To, o czym mówi Robert, oczywiście, że to jest zawodnik, jak większość, którzy byli ostatnio w Legii Warszawa, wystawiany później na okno transferowe, ale on jednak na to pracuje. Absolutnie. Swoimi dobrymi interwencjami i to nie jest moim zdaniem jakaś taka gra na kredyt. On po prostu wywalczył sobie to miejsce w składzie i dla mnie troszeczkę w ostatnim czasie troszkę za bardzo rozdmuchany jego temat, takie przyczepianie się do tego, co robi złe, a jednak to co dobre, gdzieś schowane pod dywan. No to jest to, o czym mówię, rzeczywiście. No ten sposób bycia Kacpra pewnie wielu może mierdzić, ale to myślę, że sam zawodnik nie powinien się tym przejmować, skupić się na tym, jak gra, bo rzeczywiście dostarcza argumentów do tego, żeby po pierwsze grać, a po drugie go sprzedać do jakiegoś dobrego klubu. No jest w takim wieku, że to się prędzej czy później wydarzy. Słuchaj, to też jest taka sytuacja, gdzie szukasz samego siebie. No, ty chcesz siebie umiejscowić w tak wielkim klubie, jesteś wychowankiem, kibicujesz, chcesz czuć się ważny, chcesz czuć się pewny. Taki sposób bycia ma po prostu Kacper. Ja myślę, że on też ewoluuje. To nie jest chłopak już ukształtowany. To jest chłopak, który uczy się Legii, uczy się wielkiej piłki, ale ja tak jak Filip, dla mnie ta szklanka w przypadku Kacpra jest do połowy pełna. Utrzymuje Legię w grze, spektakularnych błędów nie popełnia, jeśli chodzi o sprawy bramkarskie, co to gry nogami, 100% zgoda. Jeśli robisz tego dużo, problemy się pojawią, ale ja bym tutaj na przykład przy tym podaniu do Artura nie obciążał tylko winą Kacpra, bo podanie od Rafała było bardzo nieprzyjemne. To, że potrafił sobie z tym poradzić, wpakował troszkę Artura na minę, ale nikt nie mówi o złym podaniu Rafała Augustyniaka, wszyscy mówią o złym podaniu Kacpra, bo mógł to wybić. Filozofia Legii, model gry tego zespołu polega na tym, żeby nie odpalać, tylko szukać dalej gry w piłkę, bo tak jak Filip zauważył, 80% piłki tak wróci. I on sam, to akurat mówił nam ostatnio w Ekstraklasie po godzinach, jest świadomy tego, że musi pracować nad sobą, że musi pracować nad grą na przedpolu. To nie jest tak, że to jest bramkarz, do którego nic nie dociera, zamknięty, maska, nie jest otwarty też na media, na dziennikarzy. Nie, on też czuje te momenty, gdzie
ma zrobić coś lepiej i to jest bardzo pozytywne, bo ta świadomość, o której tutaj rozmawiamy, jest u niego na wysokim poziomie, czyli on jest, wie, co ma zrobić jeszcze lepiej, nad czym musi pracować i czuje to, w którym jest miejscu, a gdzie ewentualnie może jeszcze być. Także no, dla mnie taka bardzo pozytywna postać w drużynie Legii. Mhm. A Bartek Slisz, bo jak już mówimy sobie indywidualnie o piłkarzach, to też myślę, że jego nazwisko tutaj należy wymienić. Taki gracz, który przez ostatnie 2,5 roku jest w Legii? Chyba tak. Zrobił bardzo, bardzo duży postęp i dzisiaj on po pierwsze jest pewniakiem w zespole Legii, ale też jest takim pewniakiem, do którego my nie możemy się często przyczepić, bo to jest gracz, który dzisiaj mimo tego, że jeszcze jest wciąż no, stosunkowo młody, może być dzisiaj wymieniany jednym tchem obok Wszołka, obok Żuzuła. Tak, tak. Członek z tego ścisłego kręgosłupa Legii Warszawa. Piłkarz przy tym profilu Legii niezbędny. Piłkarz o takim profilu warszawskiej Legii jest niezbędny, bo tak jak wspominamy, do czarnej roboty w tym zespole jest Jędrzejczyk, jest Augustyniak, który ma dużo walorów ofensywnych, które przez ten profil są niestety przez to, że musi pomagać, są niestety chowane. I Bartek Slisz razem z Elitimem, ale ja bym tutaj Bartka postawił w stosunku 60-40 zabezpieczenie własnej bramki. Bartek robi cały czas progres, jeśli chodzi o grę do przodu. Poczuł się z tyłu na tyle pewnie i to dało mu taki fundament, że w tej chwili Bartek jest jednym no, z ciekawszych środkowych pomocników w tym kraju, jednym z ciekawiej rozwijających się środkowych pomocników w Polsce. Facet, który tak jak Kacper mierzył się z bardzo nieprzychylnymi ocenami, że jest tylko do odbioru, tylko do wybicia. Ja zawsze twierdziłem, że to jest piłkarz troszkę uzależniony od ciężkiej pracy. Jeżeli Bartek ma trenera, który chce już gotowca, te treningi są zbudowane inaczej, to Bartek nie będzie dobrze wyglądał. Bartek jest uzależniony od tego, żeby być w ciężkim kieracie, w reżimie treningowym. Zresztą chyba ogromną pracę wykonuje indywidualną. I to widać, czy to jest praca z psychologiem, czy jakość gry piłkarskiej, która u Bartka wzrosła skokowo dla mnie, czy praca nad głową, nad świadomością. Facet coraz bardziej pewny siebie, no taki chuligan boiskowy, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Facet, który nawet jeśli jest bardzo impulsywny, no to daje swojemu zespołowi ogromne bezpieczeństwo przed polem karnym. A do tego sposób gry Legii pokazał, że Bartek Slisz dobrze czuje się przy wysokim pressingu rywala, świetnie odnajduje miejsca, gdzie może podanie otrzymać, nie ma przyjęcia w kierunku własnej bramki, coraz częściej odwraca się, dynamizuje akcję Legii. I to jest Bartek, którego ja w ciągu ostatnich 2 lat nie widziałem. Ostatnie pół roku widzę Bartka nawet na pozycji numer 10, dublującego pozycję Żuzułę, który wycofuje po piłkę. To jest fajne i to cieszy, w jak świadomy sposób prowadzona jest kariera tego młodego piłkarza. Jeden z najbardziej niedocenianych zawodników w Legii Warszawa. Ten poprzedni sezon, gdzie wybierano Żuzułę jako najlepszego pomocnika Legii Warszawa, tak dużo mówiło się o jego atrybutach, to zapominano, że jednak Bartek pracował na to, żeby ta piłka jednak trafiała do Żozułę i tak jak Robert mówi, no często ktoś, no, że tylko odbiera piłkę, ale odebrać piłkę to naprawdę trzeba się na to mocno nacharować, trzeba dobrze przewidywać, gdzie ona może spaść, a w poprzednim sezonie w samej lidze Bartek w Legii miał najwięcej tych odbiorów i w całej ekstraklasie. Więc piłkarz, który jest nieoceniony w tej grze, ja uważam. On też daje intensywność drużynie. Te piłki w ataku pozycyjnym też przechodzą początkowo przez niego. To nie jest tak, że on przecież w tej grze nie bierze udziału, ale ma rolę taką, że generalnie jest bliżej środkowych obrońców niż bliżej Pekarta, mimo to, że szuka tych swoich miejsc, kiedy właśnie dziesiątki zejdą niżej. No bramka ostatnio fantastyczna. Mhm. Takie uderzenie głową, to myślę, że to najlepsi napastnicy by się tego nie powstydzili, z takiej pozycji tak oddać strzał. No, uważam, że bardzo się rozwinął i czekać, kiedy Fernando Santos już na więcej pozwoli temu zawodnikowi, bo był powołany w tym okresie, pamiętajmy, gdzie sprawdzał Santos piłkarzy. No i czekam na kolejne tego typu. Tak jak czekałeś na Ledermana, który powołania. Podobno na zgrupowaniu prezentował się doskonale, a nie powołał z Bartkiem, sytuacja podobna, ale czekamy. Rzeczywiście, bo argumentów dostarcza coraz więcej. I no szkoda by było, żeby nie było zwieńczenia jakiegoś i docenienia dobrej formy Bartka. Uważam, że jeśli chodzi o środek boiska, to nie przeszkadzałby reprezentacji Polski. O tak, a patrząc na jego profil i nawet na mecz ten nieszczęsny, z którym mieliśmy do czynienia w Kiszyniowie, w momencie, kiedy masz wszystko na tacy,
Kiedy zobaczyć tego typu gracza, który pomoże ci w defensywie, wiesz, że masz wszystko otwarte, dołożyłbyś kolejne bramki? No mi tego troszeczkę zabrakło. Motorycznie, prawda, zawsze piłkarz najwięcej biegający w Legii Warszawa, taka pracująca mróweczka, ale o walorach naprawdę też coraz większych, jeśli chodzi o wachlarz gry do przodu, więc no tutaj myślę się zgadzamy co do pozycji tego zawodnika. Jemu kontrakt się chyba kończy, nie wiem czy za rok, czy nie za półtora roku, więc no zobaczymy, co przyniesie zima, bo być może to będzie taki czas transferowy, a być może czas na rozmowy, na przedłużenie kontraktu na dobrych warunkach, gdzie ewentualnie później mógłby to być zawodnik na transfer. Zobaczymy. Wymyślcie panowie nad wynikiem, a ja tylko dla naszych widzów mam informację o Canal Plus Online, który możecie mieć w specjalnej ofercie dla widzów kanału sportowego. Oczywiście tam między innymi także ekstra klasa do oglądania. A więc między innymi nasi Pucharowicze, czy Raków, czy Legia. Jeszcze Legia Pucharowicz, miejmy nadzieję, że tak zostanie też dzisiaj wieczorem. To jeszcze zanim was poproszę o wynik, to jeszcze ramóweczkę dzisiejszą, bo mamy kilka ciekawych propozycji dla was przygotowanych. Ona dzisiaj napakowana nieprawdopodobnie. Zobaczcie, po nas o 12, o 13.45, potem 17.45, 20 i 23. To wszystko dzisiaj będzie się u nas po prostu działo. Najważniejszy punkt programu to oczywiście mecz Legii. No i teraz panowie, zabawa, którą Robert bardzo lubi. Typujemy wynik dzisiejszego meczu. 1-0 dla warszawskiej Legii. Ostrożnie. No, to bardzo ostrożnie i bardzo powiedziałbym... Nie, radośnie, nie po legijnemu, awans, nie po legijnemu, ale tak... To ja... Dajcie po to odpocząć trochę. To ja będę kontynuował, czyli tak, jest 1-0, później jest 1-1, Legia na 2-1 i Legia na 3-1. Okej. Okay. No dobra. No. A ty? Może być? Ja daję, że oba strzelą. Wczoraj też. Ale tak to nie jest wynik. Ale poczekaj, dokończę. Wczoraj dawałem, że Raków i Kopenhaga oba strzelą. To weszło. Mhm. Dzisiaj, że Legia strzeli przynajmniej 2 gole. Czyli takie, no to wychodzi mi 2-1. Wychodzi mi 2-1 dla Legii. Zobaczymy. Miejmy nadzieję. To byłby wynik, który premiowałby polski zespół i awans do europejskiej fazy grupowej. No razy dwa mielibyśmy dwa polskie zespoły. Byłoby fajnie. Panowie. Bardzo wam dziękuję. Robert Podoliński, Filip Surma. Dziękuję pięknie. Trzymamy kciuki za polski zespół. Bądźcie oczywiście z kanałem sportowym dziś wieczorem także i przed, i po meczu. I w ogóle zostańcie z nami cały dzień, bo sami widzieliście, że będzie się działo.